Pandemią i w dobie walki per procura z Moskalami przez Ukraińców, których wspieramy bezalternatywnie, aż do ostatecznego zwycięstwa, do ostatniego żywego Ukraińca i do ostatniego wolnego Polaka. Tutaj też trzeba się opowiedzieć. I kto się nie opowiada, ten zostaje. Za moich młodych lat zostawało się poplecznikiem kupki i czaj odwetowców niemieckich albo agentem CIA. Teraz zostaje się znowu agentem z zagranicznych jakichś strasznych, na pewno nie polskich służb. Ciekawe i myślę, że powinny być niepokojące te synergie, to, że właśnie wraca atmosfera schyłkowego PRL-u. Jeszcze nie PRL-u w stanie najwyższego wzmożenia stalinowskiego, ale tu znowu gryzę się w język i łapię za słowo, mamy już do czynienia ze składaniem samokrytyki publicznej. Już niektórzy czują się w obowiązku, są w potrzebie, być może życiowej takiej, żeby złożyć publiczną samokrytykę. To tak bywało właśnie w mrokach tak zwanego stalinizmu, I tak jest dzisiaj. Wprawdzie jeszcze dół z wapnem nie czeka i stal rewolweru nie jest przyłożona do potylicy, ale niektórzy już składają samokrytykę.